Etap dzisiaj mamy około 27 km. Zasadniczo cel dopłynięcia to są Osuchy. Dobrze byłoby, jakby było trochę dalej do Szostaku. Pierwszy odcinek to jest odcinek leśny. Będą dwa jazy. Jeden z jazów jest do przepłynięcia. Pierwszy. Natomiast drugi jazd jest do obniesienia. Tak. I później drugi jazd to obowiązkowo lewą stroną obnieść. I dalej już nie ma żadnych przeszkód. Pierwsza przeszkoda większa to będzie pod mostem w Osuchach. W trakcie płynięcia będzie posiłek, jak tam się uda przygotować. No i jedna sprawa, nie nadużywać mi alkoholu, bo wiadomo, to jest woda. Nawet nie duża, ale jest to woda. Tak, zostawić kondycję na wieczór. Ja przewiduję na wodzie dzisiaj po 5 godzin. Słuchajcie Państwo, nie bać się, te kajaki są naprawdę wytrzymałe. Można się rozpędzić, dna są tak w tych kajakach zrobione, że kile są wstępne, wgłębne. Kajak jest płaski, jak pójdzie na drzewo, on się nie przewróci. Teren w ogóle jest ten, który tutaj jesteśmy, to jest teren Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. I to jest krawędź Roztocza, tędy przebiega. Stąd w górę, gdybyśmy płynęli Suśca, to Tanew spływa z Roztocza właśnie na równinę Sandomierską, bo to już jest równina Sandomierska, gdzie jest Puszcza Solska. To wcześniej jest właśnie taka krawędź Roztocza i są wodospady. My już po tych wodospadach tutaj nie płyniemy. W tej chwili zamknięty, bo jest to rezerwat o charakterze ochrony ścisłej, rezerwat nad Tanwą. Jeszcze do ubiegłego roku tak, prawda, po partyzancku się spływało, a już od tego roku nikt tam nie spływa. No jeszcze za tobą. To jest ten pilot. No to by było koniec. Nie? Wylewali wodę, co? Patrz, wylewa wodę.
a potem dopłynęliśmy do końca. No, ja. Zaraz robimy. Teraz Krzysie, panowie, ładnie wyciągnąć, a ja obserwuję. Czekaj, Elita. Czekaj! Najpierw on wysiądzie. Dwoje naraz nie. Nigdy dwoje naraz. Wysiadaj. Szybciej, bo stygnie. Następny, proszę. Wkłada się tylko paczkę takiego koncentratu. Ty, kto zjadł, to to wszystko tam wrzucał, bo nikt nie zaglądał, co tam jest. I wiem, w końcu się wyjmuje te wszystkie śmieci, te jednorazówki, a na samym dnie tego worku leży mak w plecach. No i pan jest w tym miejscu. Jest jeden, jest drugi, jeszcze jeden. Super. Płynął. I ma największe bagaże. Gdybyś wlazł, ja bym wlazł jeszcze wcześniej. Inteligent. Fajnie, co? Nie, to jest tak brzydki, że trzeba do czarny białym zrobić. I pomognie. Już, już, bo to najpierw nie idą. Na ziemię są pszenno buraczane. Tak, to powoli winna, nie?
Pytasz się, to wszystko jest hermetyczne i zamknięte i po prostu nie przyjmują ludzi z zewnątrz, nie? Jest taki my was cały czas gonimy. I mnie się wydawało, że on jest od nas z grupy i tak go trzymałem na odległość wzroku. Kradzione nie tu, czy nie? No. Ale to by było łatwo z tym, jesteśmy na awokacji. Takie prądy, bo te kamienie sterują, tego nie widać. I jest jedno miejsce. Tak się zimką tutaj. O, o jaki kosz! No. Co to? Stary gar. Wegetka, pieprz, sól. I tutaj są ogóreczki już przygotowane, mało solne. O, tu proszę bardzo, widelczyka. O. Dokładki wskazane. Teraz. Absolutnie panu nie sprzedam. Za trzy dni. Ja to sąsiadem jestem tutaj. Nie, a mówię, ale pan mi wytłumaczy. Odwód założona. Dlatego, że mam mokre plecy i suszę. Celowo. Co to jest skala mapy, nie? Że na mapie jest coś malutkiego, tak, a w środku jest coś bardzo dużo, nie? Nie, to marabila, tak, tylko po prostu tak, 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 te dały. Wychodzi tutaj znak. Jedyny most to jest główna droga. Musimy dać wiosła? Ja podam wiosła. Co? Awaryjny przystanek. Przerwa technologiczna.
będzie za pierwszym jedynym mostem. Chyba, że jakiś nowy. Tak, będzie albo 21, albo 26, 300. O, 300, i 300 macie. Najlepiej ten krojony sobie pomogę. Marcin? Tak. Toż już prawie końcówka, jeszcze półkarka została. Jeszcze rysio przecież. Budowali ten most kończyli już tam ze 3 km od startu. Prawda? Jeden most, drugi w Żyniach, w Żanie, Żanie, Żanie. Nie, że nas podpuścili. Słucham? Co, co? Papryka nie ma, ale jest pieprz. Ale 50 mięsko. Trzeba? Tak. Wcina się patyk z łozy. Nie popływasz, musisz skończyć. Patyk musi być tak zrobiony, tak z tą stronę ściągany, że ta strona cieńsza ma być tutaj, szersza tutaj, czyli wierzba rośnie tak, żeby tutaj było wyżej, bo inaczej nie da rady ściągnąć, bo by popękało. Poręczny jesteś? Praworęczny. Przytul do siebie i teraz ładnie krój do siebie. Tylko nie popadłeś daleko, daleko. No musisz lekko nacisnąć, bez przy tego. No i teraz oddaj od siebie. No, no dalej, dalej. Umiem kroić lekko. Nie, chyba gdzieś koło Łodzi mieszkacie, nie? Tak. A co się opróbował już? Nie chcę. Chociaż teraz może ten fartuch założę, wiesz? Tak. Dobra. Załoga. Wracamy się. Wiosła. Idź po wiosła, jadę się.
lampę. Tomek, teraz obowiązkowo. To nimfa. Może... Nimfa, dobrze. Żebyśmy tak, potem nie musieli chrztu. Krzeski proszę niżej, proszę wiosełko, niżej wiosełko. Proszę się nachylić. Proszę niżej, kolanka niżej. Zgiąć, zgiąć, zgiąć kolanka. Jeszcze nachylić się niżej, jeszcze niżej. O jakie imię prosisz? Nimfa. Szczęśliwa. Dobrze, gratuluję. Tak, proszę.